Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Judy i witam was w kolejnym już czwartym materiale z gry oczywiście Pokémon Trading Card Game Online. Witam was wszystkich, mam nadzieję, słuchajcie, że poprzednie materiały się podobały, ten też będzie się podobał, a będzie się działo dzisiaj trochę też ciekawych rzeczy, to zostawcie łapkę w górę, to mnie motywuje, żeby już wkrótce nagrać wam kolejny materiał. Ale dobra, słuchajcie. Słuchajcie, mam trochę monet, dzisiaj coś za nie kupimy, zobaczycie. W ogóle... Dobra, muszę tutaj poprzyjmować, widzę, że mam znowu trochę, co wbiję, to naprawdę mam mnóstwo, teraz z rana wbijałem już od rana po prostu 12 kolejnych requestów, o, dostałem jakieś wyzwanie, ale na razie jeszcze nie mogę grać, ponieważ chcę wam wszystko poopowiadać, chcę powiedzieć, co tu się będzie dzisiaj działo, co ja tutaj zamierzam zrobić, i znowu jakieś dostaję takie, które nie mogę ich zaakceptować. Dobra, już chcę szybko zaakceptować te sprawy. Słuchajcie, piszecie mi często jakieś wiadomości, ja nie zawsze odpisuję na nie, ale musicie zrozumieć, was ja już tutaj mam, nie wiem, obstawiam, że w okolicach z 200 znajomych, jak nie więcej, pewnie więcej, a nie mogę po prostu odpisywać wszystkim, bo to nie mam tyle czasu, nie mam tyle możliwości. Dobra, tak więc co dzisiaj? Powiem wam, że dość dużo udało mi się zrobić. Może zacznijmy od versusów, pokażę wam ile od ostatniego materiału. Dla was wydaje się, że to może być parę dni, ale ja nagrywam trochę teraz na zapas i minęło trochę czasu od ostatniego, tak jak materiału. Znaczy no trochę, no nie wiem, chyba 3 dni, po prostu grałem dużo, zdobyłem, mam już 590, nieźle. Idę po kolejną Dialga X, myślę, że się jest, na pewno się uda 3 dni, 19 godzin. Ja myślę, że minimum te 3 boosterki chcę wygrać. No to byłoby świetnie, no ale myślę, że dalej to już trochę ciężko. Ale dobra, udało mi się wygrać taką skrzynkę, nie wiem co w niej jest, przekonamy się zapewne. Oprócz tego co ja tutaj dostałem... A nie, czekajcie, nie tą skrzynkę, Boże, ja nie o tym gadam, chodziło mi... ale też mam taką skrzynkę, ją mam za wygranie tam 50 versusów, dlatego mi się skojarzyła ta skrzynka. Ale dostałem te karty, jest ogólnie, jest fajnie. Jednakże dzisiaj nie będziemy może od versusów zaczynać, bo nie chcę versusa grać teraz. No znowu wyzwanie, przepraszam, ale ja teraz nie mogę zagrać, ponieważ... Aha, challenge. Właśnie to co mówiłem. Challenge, udało nam się ten wykonać. Dostałem za niego skrzynkę, którą dzisiaj otworzymy. Chcę sobie, no fajnie byłoby wbić szybko 5. poziom, żeby nam się odblokował ten kolejny. Kolego, nie mogę, jak będziesz mi wysyłał milion razy, to niestety będę musiał cię zablokować. Jeżeli mówiłem wam, po prostu nie chcę, to nie wysyłajcie, jak nie akceptuję, bo to znaczy, że nie mam po prostu czasu. Dobra, muszę umieścić 5 ewolucji w grze, into play, ale to ogólnie, we wszystkich, nie w jednej aż tyle. No dobra, spróbujmy sobie dzisiaj to wykonać na pewno zadaniem, ale oprócz tego włączmy sobie collection. Włączmy sobie, zobaczymy co ja tutaj mam. Muszę wam powiedzieć odnośnie kart. Czekajcie, co ja chciałem wam odnośnie kart powiedzieć. Pokaż mi tutaj w filtrze. Chciałem mieć... nie tutaj chyba. Według rarity albo foil cards, może dajmy tak. Chyba tutaj mamy te karty. Z jakie mam exy? Mam na razie tak. Darkraya exa, Dialga ex. Mam, no właśnie te karty widzieliście. Ja się zastanawiam, ej, bo ja nie pamiętam, żebym jakimś po... Fuego, naprawdę, będziesz blokowany, jak wyślesz mi jeszcze raz, bo już mi normalnie cierpliwość siada. Ja się zastanawiam, skąd ja mam Sceptile'a Exa. Powiedzcie mi, czy ja w jakimś materiałów go pokazałem, bo nie można dostać sobie od tak karty przecież, wiecie, tak od tak sobie, a jak ktoś chce mi ją dać, to musi się ze mną wymienić, rozumiecie? Nie może dać od razu karty, tylko musi być na zasadzie wymiany. A ja się tylko raz wymieniałem, więc nie wiem, czy ja dostałem z jakiegoś poprzedniego boosterka, piszcie mi, ja w ogóle nie kojarzę tej karty. Skąd ją miałem, a to jest fajna karta. Dobra. Więc tak to wszystko wygląda. Natomiast jeżeli sobie zobaczymy paki, mam dzisiaj do odpakowania jedną tą super fajną skrzynkę. Oprócz tego jedna taka zwykła. No teraz ktoś inny znowu chce grać, no niestety. Mamy dwie karty z tym Mega Tyranitarem i jedną właśnie z Mega Mewtwo Y wersja, prawda? To jest ta Y. Okej, dobra. Czekajcie, muszę sobie lepiej siąść, bo normalnie źle sobie siedzę. Ale zanim to, chciałem jeszcze coś kupić. Ostatnio kupiłem coś poza materiałem, więc teraz się nauczyłem, że trzeba, jak chcę kupować to w trakcie materiału. Powiedziałem, że chcę kupić sobie któryś z tych, bo piszecie, co jest lepsze, to za 200 czy za 500. Za 200 dostajemy tylko karty, a za 500, jak zobaczycie, na przykład klikniemy tutaj, to są już gotowe deki. Czyli jak kupimy to za 500, mamy dwie karty Luxraya, dwie karty z Luxio, 3 z Shinxem, 2 Electabuzz, Electrabuzz, ogarniacie o co chodzi. Na jakiej zasadzie to działa. Tutaj mamy całą listę itemków. Ja się zastanawiałem, co sobie kupić, bo miałem taką rozkminę, co by mi się tutaj przydało. Ja sobie chyba kupię... Czekajcie, pisaliście mi o jakimś deku, w którym jest... Myślałem o tym, bo chcę pod Darkraya.
A tutaj mamy tego krokodyla, krokorok i te sprawy. Mamy Zorułę, ale wy też mi, ktoś z was mi pisał, że jest jakiś z tym, w którym jest od razu Zoroark. To byłoby spoko mieć Zoroarka, ale ja nie wiem, w którym tych deków. No w tych to raczej nie będzie Zoroarka, ale już sobie poklikam wszystko, żeby sprawdzić, co my tutaj możemy mieć, w którym możemy mieć tego Zoroarka. No bo chciałbym Zoroarka, tutaj nie będę się sprzeczał, aczkolwiek jak nie znajdę, to jeszcze przemyślę, którą kupić. Być może któraś będzie po prostu ten, którego nie kupię, kupię to w kolejnym materiale, zobaczymy. Czekajcie, no nie widzę tutaj Zoroarka tak na szybko przeglądając. W ogóle myślałem o kupieniu tego, bo tutaj możemy mieć pod moją wodną talię, jak ja sobie gram Kyorga. Możemy mieć w ogóle tego Barbo, czy Whiskash, czy jakkolwiek się zawsze wymawia. Milotic, Sidra, no to fajne też karty. Ale tutaj cały czas nie są te karty, które ja chciałem obczaić. Bo ja cały czas nie widzę, gdzie my możemy dostać tego cholernego Zoroarka. To jest też fajne, bo możemy mieć Shelgona i Bagona, ja mam Salamensa, więc też fajne. Czy to tutaj czasem nie będzie? Tu mamy Eevee, to też by mi się podobało, bo chciałbym mieć Eevee. Byłoby fajnie. Ale przy okazji zobaczycie sobie, właśnie możecie sobie zastopować film, zobaczyć co jest, w którym po prostu możemy znaleźć. Może tutaj będzie Zoroark? Nie, ja nie wiem gdzie tutaj jest Zoroark, szczerze. Czy, a w tym jest jeszcze szansa, ej. Tak, tu jest Zorua, Zoroark, tu w ogóle możemy Noiver, Noibat, Gengar, no to jest też taka fajna talia pod tą moją, więc sobie kupimy dzisiaj te talie, ludzie. Tak jest, kupimy sobie jedną, dostaniemy to wszystko, kupmy sobie confirm, zobaczycie, co my tutaj mamy. Dobra, Dan, przepraszam, nie gram na razie, ludzie, nie mogę. Dobra, pokażcie mi mój collection, chcę sobie otworzyć. Wszystko ładnie po kolei, czyli mamy to, dobra, to zaczniemy może od tego najmniej cennego, to sobie zostawimy, znaczy w sumie to otworzymy potem, a potem kolejne, jeszcze tą skrzyneczkę. No na razie skrzyneczkę, otwieramy sobie tę zwykłą skrzynkę, zobaczymy, myślę, że z takim zwykłym skrzynką to raczej nic specjalnego nie trafimy, tylko piątka, a co tutaj się trafia? No, co się trafia? Agronex! LOL, ludzie, z takiej zwykłej skrzynki trafia mi się Agronex! Jasna cholera, ale ja mam farta do tego otwierania. To jest taka karta, którą możemy od razu wysuwać też, nie jakaś tam mega ewolucja, tylko od razu Agronex, jasna cholera. Steel Headbutt, czyli jak rzucimy i będzie górą odwrócony, to dodatkowy 30 damage, więc 50 minimum, tak to 80, nieźle. To jest jeszcze dodatkowy 10 za każdego, no piękna karta, ludzie, naprawdę z takiej zwykłej skrzynki Agronex. Ja myślę, że wielu z was może mi pozazdrościć tej karty, bo naprawdę jest czego, już wiem, że to jest naprawdę świetna karta, no nieźle. Nieźle, no pięknie rozpoczęliśmy to. No to jeszcze otwórzmy sobie tą większą, zobaczymy co w niej takiego interesującego czyha. Jeszcze takiej nigdy nie otwierałem, czyli też mamy 20. I też karta, czyli to tak samo wygląda. W ten sam sposób, tylko są lepsze nagrody pewnie. No tym razem nie jest to lepsza nagroda, bo na pewno Vivillon nie jest, to jest też hollow, bo się widzicie, świeci tak wszystko. Te sprawy, ale no Vivillon na pewno nie jest tak świetną kartą, jak się cieszę z Agrona. Bo to tylko zwiększa moją po prostu ilość Pokémonów X, więc dobra, teraz otworzymy sobie tego całego deka. Zobaczymy, no to tak, mamy jak mówię, taki żetonik dostajemy. Dostajemy karty energii, dostajemy 3 karty Gastiego, 2 karty Inkaya, ok. Oprócz tego kartę Misdreavusa, dobrze, 2 karty, 2 karty Noibata. Nie, przepraszam, 4 karty Noibata, tutaj, no, nie gram. Nie teraz, ludzie. Karty znowu energii, tylko teraz takiej. Dwie karty Raz, dwie karty Tediurisi. Mamy karty Zoruły. Zoruły, naprawdę nie, zobaczcie, po prostu tyle co ja dostaję od was. Tego to aż za dużo. Czyli Zoruła tak wygląda. Okej. Okay. A pokażcie mi Zoroarka. Też gdzieś miał być Zoroark, może będzie niżej. Dobra, mamy Huntery. Ja wiem jak działa mniej więcej Hunter i Gengar. Te karty kojarzę, no bo Kirlie to też grałem tymi kartami. Okej, okay, Skyla, dobrze, mamy Wubufeta tutaj, też w tej. No i dobra, co tu jeszcze jest? Cresselia, też znam tego Pokemona, też walczyłem już przeciwko niemu, bo w ogóle walczyłem przeciwko tej talii, którą kupiłem, teraz sobie przypomniałem. Fajny cios, zabiera 70, leczy nam 20. Mhm. Okej, okay, nie jest zła, mamy Noiverna, Noivern też, jak dam mu się 3 karty, tylko że to muszą być różnych energii, widzicie? Znaczy ta jest obojętna, ale... Te dwie różne, to potrafi no, niszczyć przeciwników bez większego problemu, tylko ma mało życia. No i mamy Gengara, okej. Okay. I mamy Zoroarka, który jest tutaj najcenniejszą chyba tą kartą. On bench, my switch,
Okej. Okay. No i Mindjack. A, i to jest atak, który zabiera normalnie 10, ale zależnie ile ma przeciwnik kart, to zabiera dodatkowe 30. Jak ma 5 kart wystawionych właśnie tam na ławce, to zabierze mu łącznie 160, więc naprawdę świetna karta. No i dobra, Dan, może sobie zagramy dzisiaj właśnie tą talią, zobaczymy. No to otworzymy sobie może jedną dzisiaj najpierw ten boosterek, a potem tamte dwa. No liczę, że może, no mówię, Ex już się trafił i to z tego, z czego się nie spodziewałem, że się trafił. Miałem chyba niesamowite szczęście, że się trafił. Dobra, same nowe karty. Przecież otwierałem już nieraz ten. Bronzor, Snover, Spritzy, Hoothoot, Remorite, Dedenne, Frogadier, takiego Frogadiera jeszcze nie miałem, ale lepszy jest ten zwykły, ten, który ja mam, Frogadier, bo on za 30 atakuje i powoduje paraliż, no ale tutaj wystarczą zwykłe karty energii. Heavy Ball, Chespin, okej, taka karta, takiej jeszcze nie wiem, ma Chespina. No i co się trafia? Maloeta, okej. No w ogóle nie mam jeszcze za bardzo kart tego typu, no ale spoko, no trafiła nam się, niech będzie. O nie, 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 ja wiem, i tak nie mam do wymiany, ale ja zamierzam otwierać. Tak więc dawać mi tutaj, chcę sprawdzić swoje umiejętności. Co nam się tutaj trafi? No pokazujcie. Beldum. Okej, okay, znowu tak jak będzie w GIO wyglądał. Magikarp. Balto ja nie miałem. Cotton. Kombi miałem już. Z nowych kart Sceptile Spirit Link. Aha, czyli to spowoduje, że mamy Mega Sceptile, czyli to tak wygląda. Okej. Okay. Dobra. Tyranitar Spirit Link. Oprócz tego Sliju, ale jego nie mieliśmy jego, ale może miałem jakąś inną kartę, bo kojarzę. Lysandrę, no i co się trafia? Registeel. Okej, okay, Registeel też można go fajnie wykorzystać. No ale no, widzę, że jeden X na odcinek to tak zwykle będzie, no bo będzie ciężko, jak mówię, wbić jeszcze jednego. Ale mówię, ja i tak się cieszę strasznie z Agrona. Bardzo jestem zadowolony z tej karty. No i co, powtarzają nam się teraz trochę, już powtórzyło się trochę kart. Mamy znowu Beldum, znowu Magikarp, nowy Spinarak, Quagsire'a mieliśmy kiedyś, Odisha, Lucky Helmet. Nie miałem Bellosoma, okej. Okay. Nie miałem takiego Rotoma. I tu mamy dwie specjalne karty, jedna z nich to Gyarados. Ej, ale jakiś inny Gyarados niż go posiadam? No troszeczkę inny. Ej, to jest fajny Gyarados, bo na serio dobry. Okej, okay, ponieważ wystarczą dwie zwykłe karty jakiekolwiek, żeby już mógł atakować. Nie no, nie jest zły na pewno. Naprawdę nie jest zły. I trafia nam się Vileplume, który wali po prostu Solar Beamem. Okej. Okay. No dobra, czyli nie, no na pewno dzisiaj otwierania bardzo fajne. Znowu się fajnie to wszystko trafiło. Co ja tu dostaję od was za wiadomości? Grasz, pozdrawiam, pozdrawiacie, super. Ale nie na to teraz czas, ponieważ... chciałbym dzisiaj zagrać tak, na początku zagramy sobie Trainer Challenge może, ognistą talią, żebyśmy po prostu sobie, poczekajcie, myślę w ogóle no ognistą chcę grać, tylko chcę mieć łatwą walkę jakąś, może nie, no na Tysona, bo chciałbym jeszcze, mówię, żeby, może na Ellie, dostaniemy trochę punktów, bijemy sobie te rewardy, chociaż może nie, może zagrajmy sobie, wiecie jak, może z tych nowszych jakieś to wyzwanie, a nie wiem, czy to trzeba tak, tylko może na medium jak z tych nowszych, bo boję się, że tutaj dostanę z Loganem, ale bo w sumie dajemy na hard. On ma roślinne pokemony, mam przewagę, dostanę 10 tych i zbliżę się do kolejnego booster packa, więc bardzo dobrze. Jak mówię, muszę dzisiaj, z tego co wiem, ogólnie, żeby doszło do ewolucji, muszę często ewoluować pokemony, nawet jak przegram, bo chcę wykonać sobie ten challenge, żeby wam pokazać, jak się wbija poziom po prostu powolutku. No dobra, będę mógł na pewno zaraz na początku ewoluować, tylko nie wiem, czy jest sens. Okej, okay, dobra, no więcej nie wprowadzę na razie. No kurde, jemu się trafiło mnóstwo pokemonów i trafił mu się... Rosalia mu się trafiła, okej. Okay. Ja sobie dam jednego Willowsip. Kurde, dobra, no tylko 4, ale i tak sobie trochę tych kart przywróci znowu. No co zrobić, co zrobić? Zanim będę chciał go ewoluować... O, możemy mu dać od razu też zmniejszenie ataków, więc to jest też fajna sprawa. Tak mówię, biję go podwójnie za 40, więc ładnie. Ładnie to wszystko będzie przebiegać. No jego Roselia już może użyć Sleep Powder. A nie, nie używam. What? Nie wiem. Okej, okay, ale no nie wiem, czy się opłaca za bardzo tego używać, bo to powoduje, wiecie, że stracimy kartę.
Może sobie dajmy po prostu na zapas, jak ktoś tego ewoluuje potem. No najlepiej to byłoby trafić jeszcze wyższą formę Fennekina, ale ja mam ją już chyba dostępną w tej talii, tak, tak mi się wydaje. Slagma, okej. Okay. Jak mówię, no przeciwnicy to tutaj raczej jakichś wielkich problemów no on mi nie sprawi, bo tu chodzi o to, żebym po prostu no, chcę wygrać, chcę ewoluować Pokémony. To jest mój cel na dzisiaj. A przy okazji zdobyć trochę punktów, żeby nabić kolejny poziom i mieć już na kolejne booster paki. Bo w ten sposób zdobywam booster paki, gdzie nie kupuję na razie żadnych tam booster paków, niczego jeszcze takiego nie robiłem. No nie, no pozbył się mojego itemu. Ty wredny gnojku. No jeszcze sobie dropnął kartę. No przynajmniej pozbędę się tego Pokemona, on mi krzywdy tutaj już nie zrobi. Dobra, mamy pierwszego Pokemona, który ewoluuje. Fajnie, dawaj go dalej. Zabierzmy im jak najwięcej, jak mówię, no i najlepiej niech mi się trafią karty takie, żeby mógł ewoluować. I tylko ogniste Pokemony, więc najlepiej to, żeby mi się jeszcze Fennekiny trafiły. Byłoby miło. Kurde, on cały czas, wiecie, powoduje, że tutaj zostaje mu jedna, sobie dalej wkłada kolejne, może tutaj i tak zaszkodzić mi troszeczkę. Laringlow, co to robi? Aha, zmienił nam Pokemona, no ciekawa taktyka. Ciekawa, no ja tutaj mogłem w sumie dać tobie i żebyś coś tam zaatakował. Okej. Okay. Okej, okay, może na razie jeszcze tego nie. Jeszcze nie, jeszcze nie. Poczekamy na karty energii. Jak nawet mi zabije Pokemona, bo jak mówię, nie wiem czy ja mam w ogóle Rapidasha, więc. Co? Że jesteśmy confused? Nie chcę szlak. Dobra, i tak ciosów żadnych nie wykonuję, więc to mi akurat nie przeszkadza. Jak mi działa twój Pokemona, no to ja daję Maccargo i. Dobra. Nie no, i tak opłaca się najbardziej Maccargo, bo chcę tu zniszczyć po prostu przeciwnika mojego. Dobra, jakoś nie będę przejmował, dajmy tutaj te karty jemu. Jeszcze dostaliśmy kolejną kartę energii, więc no tutaj to jest już, wiecie, no tego typu walki z komputerem są bardzo proste i po prostu robię to, żeby pokazać wam jak to wszystko wygląda. Dobra, znalazłem Pokebola. Tylko żeby mi coś tam z niego wyleciało, bo jak nie będę miał dobrego. No nie. Serio. No dobrze, nie trafiłeś. Już chciał się pozbyć, ja chcę go szybko wyeliminować naszego rywala. No ale no nie trafiają mi się tutaj jeszcze takie, wiecie, żeby to była ewolucja. Mogę dać ci to, żeby było śmieszniej. Kurde, zapomniałem. A nie, myślałem, że nie mogę użyć takiej. What? Dobra. Już mówię, co tu się nie pojawia? Nic takie, co się dzieje? Dobra. A ja mam Rapidasha, dobra, ale Rapidasha, on mi się pozbył Pokemona. Zaraz, nie, poczekajcie, czekajcie, czekajcie. No tak, Rapidasha to ja straciłem, czyli... Maccargo mam jednego czy dwa? Mam dwa, czyli mogę sobie dać albo Maccargo, ale może zamiast Maccargo to sobie damy... a nie, ja nie mam jednak wyższej formy tych... No dobra, no to sobie dam po prostu... Dobra, dajmy Maccargo, bo większa szansa będzie, że mi Fennekin jakiś dropnie, aniżeli właśnie Maccargo drugi, więc to jest już nasza druga ewolucja, tak jest, druga. Dobra, niszczymy go. Mówię, no tego typu walki są śmieszne i zwykle łatwo się kończy. No i oczywiście dobierzecie sobie odpowiedni typ, no bo wtedy jest łatwiej, jak sobie, nie wiem, zagracie roślinnymi na ogniste, no to już tak fajnie nie będzie. No, kolejne nam się trafia, dobra. I pięknie, czyli sobie weźmiemy jeszcze Fennekina. Jak mówię, chcę Fennekina, ponieważ chcę sobie go zaraz ewoluować. Ale to dopiero w kolejnej turze mogę zrobić. Dobra, no... Nie będę przedłużać specjalnie tej walki, żeby myśleć, że mi się trafią zaraz kolejne Fennekiny i te sprawy. Nie trafią się, to się nic nie dzieje. Mam nadzieję, że to nie trzeba 5 razy ewoluować w jednej walce, bo to byłoby przegięcie, ale ogólnie. Chyba chodzi o to, że ogólnie. No jeszcze dyskartujesz mnie fajnie. No czemu nie? Ale co mi to przeszkadza? Okej, okay, czyli mogę sobie ewoluować tego. No czyli braknie mi jednej, no ale to nic nie zmienia. No i tak już to wygrałem, to jest już GG. A, dałem temu Maccargo, kurde, pomyliło mi się, no. I tak go załatwisz. Ale to nie zmienia żadnej różnicy, po prostu nie robi. No i victory. Dostajemy, jak mówię, kolejne monety i bardzo fajnie. No, do kolejnego poziomu trochę mi brakuje tych punktów, nie wbiłem tu za dużo. A, czyli widzicie, będzie brakować mi jednego i dostaniemy expa i dostaniemy tam ile końców, tak właściwie jest za to zadanie. Bo też nie zwróciłem jakieś, ale chyba trochę jest.
50, no to widzicie, 50 końców na szybko wbite będzie, no to fajnie, mamy już setkę, zaraz 50, trochę się wbija. No i jak wbijemy sobie na ognistych, to dostaniemy większe szanse będą na to, że właśnie pojawi się to, potem jakaś karta, potem deck, więc jest ok. Dobra, teraz chcę tak, chcę sobie włączyć Versusa i chcę zagrać Versusa pomocą Night Strike. Nigdy tym nie grałem, dopiero co dzisiaj kupiłem, no zobaczymy jak to będzie, zobaczymy, jak mówię, nie grałem tego typu talią. Trafia nam się przeciwnik, który będzie miał ogniste pokemony. Okej, okay, zobaczymy. Gdybym grał normalnie wodną talią, to pewnie byłoby już easy peasy lemon squeezy. Ale nie z tych rzeczy. No, dostaliśmy teraz tego, tak? Chcę zacząć pierwszy. Chcę zobaczyć, czym mi tam przeciwnik będzie dysponował. Kurde, co tu mam? Jakiegoś buffeta mi z Dravusa. Put two damage counters on your... Okej. Okay. Myślę, jak tutaj zrobi. Mamy Ursaringa, jeszcze na niego nie zwróciłem uwagi, też niezły Pokémon, jak już wbijemy maxa. No dobra, może dajmy sobie Mizdraviusa, bo on tutaj może... może to nie jest... No nie wiem, zobaczymy, jak mówię, nigdy nie grałem, zobaczymy jak to z tego będzie wszystkiego się mi układać. Zobaczymy, jestem ciekaw tego pojedynku. Dobra, musiałem sobie przegłosić na chwilę, bo nie wiedziałem, czy jest muzyka, czy nie, ale na całe szczęście cały czas jest muzyka. No dobra, koleś, szybko, bo tracisz czas, naprawdę zastanawiasz się nad czymś, nie wiadomo ile. W sumie ja się zastanawiałem jeszcze dłużej, więc... Dobra, nie będę narzekał. Tutaj już mam talię, gdzie mam dwie różne... Te różne są, wiecie, karty energii mi się trafiają. Mamy Ralts i Kirlie, no przyznam, że nieźle. Dobra, dajmy sobie może tutaj tę kartę. No Slagma może mi tutaj zacząć zaraz obijać. I tak teraz nic nie zrobimy. Mogę zmienić, ale to nie wiem. Dobra, a tego nie wyrzucę, bo... Okej, dobra. Lecimy dalej. Lecimy z kolejną... Znaczy no, dajemy mu turę. Zobaczymy, co on tam wykombinuje. Fajnie byłoby mu szybko rozwalić jakoś tę slagmę, bo... dobra, Noibat. Heal ten damage, czyli zabiera 10, leczy 10. Też ciekawe. Myślę, co by tutaj zrobić. To your hands. To nie jest wcale takie głupie, że ma taką zdolność. Może na razie nie dawajmy nikomu tamtej karty energii. Okej, okay, no i proszę. Będziemy mu zabierać teraz tak po 20, no ale on zaraz na pewno wyrzuci jakąś kartę. To nie będzie taki easy match. Oj. No, za ciekawie to mi się to nie zapowiada, przyznam tyle. No nie zapowiada się za dobrze. Dobra, dostajemy karty energii, więc... chyba chcę dwie te. Dobra, no musimy zaraz stworzyć jakąś tutaj silną Kirlię, no bo innego wyjścia ja tutaj nie widzę z tej sytuacji. No, on ma teraz trochę więcej życia. To jest problem, jest. Dobra. Rzucimy to, poczekajcie, ale... To mi pozwala tylko wziąć Pokémony w swoich podstawowych formach. Mhm. W sumie ten Pokémon jest fajny. Ten Inkai może na początku dużo zrobić damage, jak nawet go wprowadzę. Oprócz tego dajmy sobie może właśnie Cresselię. Cresselia też jest fajna, no ale zobaczymy, czy damy radę jej w ogóle jakoś użyć. No to może być różnie. Dobra, wprowadź mi te Pokémony. Zobaczymy. Ja to już użyłem, zmieniać na razie nikogo chyba nie chcę. Ale on potrzebuje dwóch aż, kurde, to też tak nie za fajnie. Dobra, zadaj mu jakiś damage. Nic więcej nie zmieniamy, niech trochę osłabnie, znaczy no osłabnie, on już mnie teraz załatwia. Jak będzie miał jeszcze jedną kartę energii, to nauczy się Hit Blasta, a to no i ma. No i teraz zaczynają się poważne problemy, bo nie wiem jak go w sumie pokonać. Serio. No naprawdę, no nie wiem, no, będzie ciężko na pewno załatwić go w jakikolwiek sposób. Gram pierwszy raz tym, więc to w ogóle jest, tak się jeszcze nie orientuję. Mhm. Poczekajcie, myślę co by tutaj zrobić, co tu by mi się przygnało. No najlepiej to, bo to mi zwiększy szansę na to, że mi się dropnie coś jeszcze fajnego, że jakieś będę miał nadzieję na zwycięstwo. Damy może tobie, żeby... ale teraz i tak nie dam jeszcze. Dobra. Quick turn. Jak walnę dwa razy, o ile się uda, mogę mu zabrać 60, mogę zabrać 60, mogę nie zabrać nic.
Więc nie. Tak pół na pół, no. Najlepiej byłoby go walnąć dwa razy, a potem mieć możliwość za... Ale nie, ja go nie załatwię, bo on mi ma hit blasta już, a mnie teraz załatwia każdym ciosem. No nie ciekawie, no nie wygram raczej tego. No niestety jakoś widzicie, no próbowałem, no ale no za dużo kart energii mu się trafiło. No i niszczy nas, niszczy jak leci. Dobra, dawaj bufeta, no zobaczymy. A, jak mówię, ja zawsze uważam, że nadzieja umiera ostatnia, możemy próbować walczyć. A jakże... No zoruły mi się trafiły, nie wiem czy to takie super. Is now confused. Ej, to jest dobre. Bo jak spowoduje, że przeciwnik jest confused, to może się sam przywali. No, małe szanse. Ale zawsze są. Jacket put card on the top. Okej, dobra. Zobaczmy jak to wykorzystamy. Mogę sobie dać kogokolwiek. Szkoda, ja nie miałem tego wcześniej, prawda? Czy ja mogę wziąć wtedy każdą kartę możliwą, jaka jest? Mogę dać nawet Zoroarka. Szczerze to mnie kusi dać Zoroarka tylko po to, żeby go dać i żeby był, żeby go dzisiaj wystąpił w materiale. Dobra. Dobra. On ma w ogóle trochę, no on ma tylko dwa Pokémony na ławce, więc to też jakieś motywujące nie jest. Dobra. End turn. W sumie mogłem dać Wubufetowi, żeby coś zrobił. Też zawaliłem sprawę, że jemu nie dałem, a dałem Zoru, ale jestem troszeczkę, widzicie, taki dzisiaj... no, nieogarnięty. No, gram pierwszy raz, więc mówię tą talią, więc tak muszę się przyzwyczaić. Co tu się w ogóle dzieje? Serio? Wycofał Pokémona? Aha, dobra, ale teraz używa tego i sobie zaraz da... No, skubany. Wycofał Pokémona, który tak już... No i pięknie. Oh, fuck you. No nie wiem co tutaj robić. No chyba nie, no użyjmy już Zorui i spróbujmy, żeby on jakimś cudem się walnął. No bo co z tego, że dam Zoro... A nie, czekajcie, Zoroark wystarczy, no ale on... Nie załatwię go, on mi załatwi... Tak, on mi załatwi na hita Zoroarka, więc nie ma sensu go po prostu ewoluować. A też to jest Pokémon. No zlikwiduję mu w ten sposób, mogę... Combat Blaze'a. No zastanawiam się, jaka taktyka jest najlepsza. Czy jest sens dawać jedną kartę energii tutaj, czy jednak powodować, żeby był confused. No i tu zaczyna się takie myślenie. Nie no, spróbujmy, zaryzykujmy, żeby po prostu przywalił sam sobie. No, zawsze jest taka szansa, że sobie zrobi krzywdę. No ale no nie wiem, no to od szczęścia dużo zależy. 50% szans na to, że sobie walnie sam za 30 bodajże. Byłoby przyjemne. Kurde, używa tego, zmniejsza sobie. A nie, zaraz użyję tego na pewno na Entei'u, no a jakże. Ciekawe, czy do Confuse też to działa, zmniejszenie sobie damage'a. Jest taka opcja, że możliwe, że sobie też sam, nawet jak się walnie, to zabierze mniej. No pokaż. Użyj czegoś. No znowu sobie tworzysz potężnego McCargo. Przywalił sobie, dobra, czyli to mu jednak nie zmniejsza. No dostajemy karty. Nie no, no w sumie to pod... Chociaż teraz to mogę już użyć... Bo on i tak jest już confused. Dobra, no trzeba tutaj coś ryzykować, trzeba tutaj coś próbować, bo bez prób to my tego nie wygramy. Dawaj Mańczaka. 50, no bo ma dwa Pokémony, więc... czekajcie, bo to bierze... Of your opponent. Zaraz, ile ja mu zabrałem? A no tak, no 50, no bo normalnie idzie... Kurde, fuck you. A nie, bo on użył tego, dobra, myślałem, że on już mnie zaatakuje i mnie zniszczy. Delphox, o cholera. No ładne mu się tutaj karty trafiają, proszę. Albo po prostu próbuję ewoluować wszystko, bo też może wykoduje ten challenge Syja. No dobra, walnij. O cholera, zaraz mu się pewnie coś trafi, że usunie sobie sam działanie tego. No i dupa, przegraliśmy, no. Zabrał równe 100, no. Albo mógł trafić, albo nie trafić, no. Pech chciał, że trafił. Dobra, ludzie, nie, ta walka nie ma za bardzo już sensu, bo ją przegraliśmy. Czy chce tego, czy nie, no dostaniemy coś tam w zamian, no. Ta walka na więcej nie zasłużyła, dostaliśmy jednego. No, co zrobić? Judikiedy odcinek. Patrzcie, takie wiadomości dostaję, dobra. Jest opcja, że jak chwilę poczekam, no zobaczcie, troszeczkę już teraz mamy tych kart tutaj, trafia nam się. Już mamy trochę tych deków, nie jest tak wcale bardzo źle. Zaczyna to wszystko jakoś lepiej wyglądać. No teraz może mnie ktoś wyzwać. Teraz może mnie ktoś wyzwać, a jak nie, to ja kogoś wyzwę.
No ale na razie może request. A dobra, bo tego nie mogę zaakceptować, więc muszę usunąć, bo nie da się akceptować. Dobra, no kto by tutaj, nie wiem, kto będzie tym... Oh, fuck this. Wybaczcie ludzie, słuchajcie, coś się ścięła mi gra, niestety wyskoczył mi błąd, ale już jestem, więc już możemy... Co jest? Czemu nie pokazuje mi listy friendów? No nie mówcie mi, że teraz coś z połączeniem znowu świruje. Ej, no serio, chciałem dzisiaj z kimś z was zagrać. Co za dupa, w ogóle dostanę za piąty dzień booster packa, no to jest fajna sprawa, okej, okay, to będzie mi się podobać, że dostaniemy. Znaczy no, potem jeszcze w kolejnego dnia. Czemu nie pokazuje mi listy znajomych? Czemu niczego mi nie pokazuje? Nie wiem, ludzie, dobra, widzę, że znowu to się ścięło, no to jedyne, co dzisiaj mogę zrobić, to przynajmniej skończyć jeszcze ten jeden, wiecie, ognistą talią. Tyle mogę dla was zrobić, zagrajmy. Tylko, że może zagrajmy sobie z nią, żeby przejść dalej. Wiecie, też coś ciekawszego troszeczkę, żeby się działo. No chciałem zagrać z kimś z was, ale widzicie, nie wiem, coś teraz nie pokazuje mi. Gra się ścięła, być może to po prostu znowu serwery. Czasami tak się dzieje, że serwery nawalają. No nic się nie zrobi, nic się nie zrobi, ale nie będziemy marnować tego czasu. Przynajmniej zagramy sobie jeszcze raz, wykonamy to zadanie. Wystarczy, że jednego Pokemona ewoluuje, ale oczywiście... Kurde, trafiły mi się dużo ewolucji, ale dla tych Pokemonów, których nie mam, wiecie, ich podstawowych form. Stanki. Dobra, ale mogę, powiem wam, że nie najgorzej mi się trafiły te karty. Zaraz mogę mieć Tarokoula, już mam Tarokoula w sumie z Life Coulem. Duża szansa, że będę miał już za chwilę też... co to tam? Collect, dobra, on sobie użyje draw card, czyli dropnie sobie kartę, no jeszcze sobie teraz wymieni też karty po raz kolejny. Ona w sumie, to jest ona, nie on. Ma Pikachu, ma Scraggiego, ma drugiego Scraggiego, daje XP Shaira. Okej, czyli jak coś to czuje, że będzie chciał zrobić sobie pewnie jakiegoś Raichu potężnego. No i Dedenne. Okej, dobra, tak możemy się bawić w sumie. Może nie będę tworzyć mega silnego McCargo, zamiast tego skupimy się na stworzeniu... Znaczy właśnie McCargo, a nie Torkoula, wiecie? To jest fajna opcja. Dobra, dawaj z Life Coula. Na razie ty poobijasz trochę swojego przeciwnika, a ja zaraz, jak mówię, będę mógł ewoluować, jak jeszcze trafię jedną kartę energii najlepiej. Ewoluujemy sobie McCargo i na pewno ta... Znaczy no, slagmy w McCargo i ta ewolucja sprawi, że już na pewno będziemy mieć ten Daily Challenge wykonany. Udaje sobie, on idzie na ten mocniejszy cios, chce go zdobyć, ale to mu niewiele w sumie da. Dobra, mamy już Fennekina, najlepiej to byłoby teraz jeszcze czekać. Znaczy, no mówię, no już wystarczy mi już jedna ewolucja, już ją dokonałem, więc już mamy to wykonane. No proszę, czyli jednak będziesz mi tutaj, walniesz mnie za 30, ale to niewiele zmienia, bo walniesz mnie raz za 30, ja mam zmniejszony damage, więc zostanę tylko za 10. A ja ci już załatwiam Pokemona, w którym dałeś 3, no tylko, że jedna karta energii przejdzie tam na twojego kolegę Pikachu. A więc dawaj do Coula. Leżysz, jak mówię, jedna karta przeszła do niego. Ja tutaj dostałem kartę energii kolejną, okej, okay, nie jest źle. No to będziemy mieć zaraz, mówię, potężnego McCargo z fenomenalnym atakiem. No już mogę go w sumie wymienić. Wiecie co, może żeby... Ja nie mogę retreat tego Pokemona? Dlaczego? Aha, bo retreat potrzebuje zwykłej karty, a to tak działa. Okej. Okay. Dobra, bo zawsze właśnie kiedyś też taką miałem sytuację, zapomniałem, jak to działa. Bo każdy Pokémon ma chyba indywidualny... O, ten potrzebuje aż 3, aha, czyli to tak działa, okej. Okay. Dobra, widzicie, ja się cały czas gram już trochę, nawet trochę dużo, bo czasami aż za dużo. A i tak się uczę sporo. No może wymienimy sobie karty, bo te karty, które ma, jakoś mi się bardzo nie przydają, a mogą się trafić lepsze, no niestety tylko 4. Ale dostaliśmy sporo energii. Więc dobrze jest. Jest naprawdę dobrze. Kolejny Life Call, Pikachu już ma zdjęte 40 HP, dostanie jeszcze raz, padnie, on sobie znowu tworzy, znaczy ona, czemu ja mówię ona, bo zawsze myślę, że to jest przeciwnik, nie myślę, wiecie, w formie płci, czy to ona, czy to kto. Can't be any special, no dobra, na razie nie ma sensu nikomu tego dawać, bo widzę, że sam Torkoul tutaj ma duże opcje, żeby to szybko wygrać. No szkoda, tylko żałuję, że dzisiaj nie wygrałem żadnego pojedynku przez Zneta i... No ale próbowałem nową talię zagrać. Być może będziemy nią grać już w kolejnych materiałach również, bo na pewno będę chciał się do niej przekonać. Będę chciał też jeszcze może dzisiaj zobaczyć, czy ja karty z tego deku mogę sobie dołożyć do innych kart i stworzyć coś fajnego. Wiecie co, ja nie chcę się z nimi bawić, więc ja mam teraz sporo tych kart energii, więc... najlepsze, co mogę zrobić, to walnąć z tego. Może nie stracę kart energii, nawet jak stracę, to się nie boję. O, nawet nie tracę, widzicie, pozytywnie zaskoczony jestem.
Energia, no to jest już easy walka. Szkoda, że komputer, kiedy wie, że... Chociaż to jest nawet może dobrze, że się nie poddaje, bo my, zadając mu obrażenia, im większe zadajemy, to po prostu tym więcej sobie punktów nabijamy. Więc to jest pod tym względem bardzo fajne. Mogę miotaczem ognia, mogę po prostu, wiecie co, zrobić tak. Nawet nie będę ryzykować straty, po prostu damy sobie, niech Magikarpu też powalczy. No i dawaj go z Hitblasta. No i co z tego, że Pikachu miał Expeshire'a, masz 10 życia, zabieram 80, bez szans, dobra. Mam nadzieję, kolego, że zaraz, koleżanko, że wystawisz mi kogoś, kto, no stan, tank, ale... 10 damage'a, co mi zmniejsza? Nie obchodzi mnie, co mi zmniejsza? To jest już koniec. Znaczy, no jeszcze jeden punkt mam oprócz niego, no ale... Walka easy, walka fun. Nikt nie wydaje stan. Kurde, zawsze nie lubię tego Pokemona nazywać go. Scan Tank, o tak się wymawia, dobra. Dobra, użył substytuta, no i wprowadza sobie Skragiego, no. No, kończ to. Kończ. A jakże to mogło się inaczej skończyć, jak nie tak? No dobra. Ile dostajemy? No przechodzimy dalej przede wszystkim, ale też trochę punktów. Wow, dobiłem sobie kartę MPA do tego deku, super. Oprócz tego dostajemy 50 końców dodatkowych Daily Challenge Complete. Pięknie, 50 końców bitych i zobaczymy, czy będzie... Tak, jest pokazane, jak ten poziom jest wbijany. No jeszcze nie mamy niestety tego ognia wbitego. Ale dobrze, ludzie, słuchajcie, dzisiaj zrobiłem to, co chciałem. Jak najbardziej. No niestety jeszcze troszeczkę nam daleko, znaczy no już jesteśmy dość blisko, bo 4 na 5, żeby wbić sobie drugi poziom, no ale do 5 jeszcze jest sporo, naprawdę sporo, żebyśmy mogli wbić. Tak naprawdę jak mamy, możemy chyba trzeci poziom wbijać na każdym, co nie? Czyli maksymalnie na chwilę obecną możemy mieć 30 poziomów. Potem się pewnie może, nie wiem, przy 10 może dodaje się kolejny daily, no byłoby fajnie, gdyby to tak wyglądało. W każdym razie, kochani, słuchajcie, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, jeżeli tak... Łapka w górę już teraz, im więcej łapek w górę, na pewno tym szybciej będzie kolejny materiał. Ale podobało się, no to mówię, lajkować, napiszcie jakiś miły, pozytywny komentarz. Powiedzcie, czy moje karty są dobre, czy karta Agrona też wam się podoba tak bardzo jak mi. No i nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, ale na dzisiaj to tyle. Tak więc żegnam się z wami, cześć i czołem i na razie. Hej!